wiem, jak doprowadzić to futerko, żeby było właśnie, ja może tutaj nawet zademonstruję, może mi się to uda z nim, żeby ono właśnie było takie kaskadowo lejące się i żeby on właśnie zachwycał tym futerkiem i ten ogonek, żeby był też taki puchaty. Tak, wymaga to zabiegów, odpowiednich kosmetyków. Uległa, nie? Nie walczy dalej, nie? Trudno, złapali mnie. I to jest dobre też dla dzieci, że nie gryzie, nie syczy, nie drapie. Trudno, złapana jestem. Będę się miziać. Tak, mam dwa. Czyli raczej pies przegrywa z kotem u pani? Ja wszystkie zwierzątka lubię, bo mam i dwie papugi na dodatek, ale wolę koty, bo są takie przytulaśne. Zawsze byłam miłośniczką kotów, jednak mąż był przeciwnikiem, ale któregoś razu się udało po prostu go namówić i zaczęliśmy właśnie od kota brytyjskiego, niebieskiego. I to jest taki kot raczej z natury spokojny, ale też wymagający takiej opieki, że trzeba mu poświęcać trochę czasu, pielęgnacji i ogólnie to są koty bardzo towarzyskie. Ja zaczynam zawsze od ogólnego balansu ciała, tak, wielkości, umięśnienia, stanu kośćca danego kota, długość ogona, długość łap, kształt głowy, kształt profilu, całe ukształtowanie głowy, do jakości futra, tekstury, przygotowania do wystawy i charakteru kota.